Czuję się oszukany i co mam wam powiedzieć? Pierwsze kopnięcie w ogóle, które widać w slow motion, nie było w krocze, było w udo, było to kopnięcie wewnętrzne, a kolano było najpierw w brzuch i nawet widać, że noga, która wędrowała na krocze, została złapana przez niego. Czuję się oszukany i powiem wam tylko tyle. Po pierwszym kopnięciu miał siłę wleźć na siatkę, a nie miał siły walczyć dalej, więc... Brak mi słów. Zajebiście, teraz będziecie wciskać, że kurwa się wycofałem. Przypominam, że po pierwszym kopie w jaja ja zacząłem walczyć, pomimo że odebrało mi to całkowicie chęć do walki, całkowicie do mówienia, no nie będę robił wstydu. Wygram ją podczas walki. Ale wiecie, dlaczego dostałem drugiego kopa w jaja? Bo ten chłop po prostu był obsarną pizdą i nie chciał się ze mną bić i by mnie kurwa kopał do tej pory w jaja, żeby mnie kurwa obcięli. Co za lamus. Dojdę do siebie i chleję. Dodatkowo... Nie ma się czym chwalić, ale lekarz zbadał mi jaja i sam lekarz powiedział, że jest spuchnięte. Wstydliwe to jak chuj dla mnie. Pokazać wam? Ja świeżutko po walce. Z tego co pamiętam, dostałem jeden czysty cios. Muszę ją obejrzeć. No wiem, że ma cały pysk rozwalony. Wydaje mi się, że to o czymś świadczy, ale to tyle. A ciekawostkę wam powiem. Ale to powiem na wywiadach. Pozdro. Nie, mordę, obejrzę tutaj tę walkę, ale jakoś dziwnie się czuję, bo nie dostałem ani strzała, ani jednego. Dostałem, znaczy jednego. Jednego czystego, ale tego dziwnie się czuję. Nie wiem, jak ona wyglądała w kamerach, muszę ją obejrzeć. Tyle. A Wiewiórek cały zakrwawiony, ryj rozjebany, że tam ledwo żył pod koniec walki. Cóż, tak bywa. Siemaneczko wszystkim. Dzięki za słowa wsparcia. No, ciężka to była walka. Miałem swój moment w tej walce. Naprawdę źle w nią wszedłem. Mocny podbródkowy Dawidka. Mam nadzieję, że wygra cały turniej. No i co? Trochę chce się płakać, a trochę jest git. Trochę i tak jestem zadowolony. Z części walki. Chyba jestem taką osobą, która musi dostać w mordę, żeby zechciało jej się walczyć. No i tyle. Słuchajcie, całe życie ciągle mam pod górę, nie mam farta do niczego talentu. Przegrałem z gościem, który wygrał cały turniej, więc dzięki temu trochę mniej mi to ujmuje. Nie? Tak czy siak nigdy się nie poddam. Ciągle po swoje marzenia będę zapierdalać jeszcze ciężej, będę trenować jeszcze ciężej. Jest do wyjaśnienia parę zjebów, w tym jeden największy pajac właśnie, który mnie jeszcze wyzywał po walce. I tyle. Cóż, jest niedosyt, jest trochę rozczarowania. Byłem blisko spełnienia marzeń, jeden cios zaważył, nie zobaczyłem go i ustawił już całą walkę. Gratulacje dla Wiewiula, uwielbiam tego gościa, jest mega zajebisty. Należało mu się jak nikomu innemu zwycięstwo, także tyle kochani ode mnie. Nigdy nie porzucajcie swoich marzeń. Wracam na salę w poniedziałek. No cóż kochani, nie zawsze się wygrywa. Przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem. Dałem z siebie wszystko. Przygotowania były na pewno pełną parą i na pewno pomyślne. No cóż, Joseph był lepszy, trzeba mu to oddać. No i tyle. Jeszcze raz wszystkich przepraszam. No co, słuchajcie, ja wam przysięgam, że mi nic nie jest. Chciałem walczyć dalej. Dostałem w ucho, po czym wstałem od razu, bo wiadomo, jak dostaniesz w ucho, to cię zaćmi. Chciałem dalej walczyć, więc wstałem. Mówiłem, ile jeszcze, żeby nie było, że jest 10 sekunda, bo nic nie słyszałem chwilowo na to ucho. Sędzia to przerwał. Nie wiem, może źle zrozumiał to, co powiedziałem. Kurczę, no trudno. Tyle wam mówiłem, trudno. Ja chciałem MMA, ćwiczyłem specjalnie zapasy. Ja uważam, że ta walka niepotrzebnie była przerwana, bo fakt, dostałem to, pomimo że najpierw wleciałem w szeligę, bo on dostał ode mnie cios, zobaczyłem, że się zachwiał, trochę gameplan przeinaczyłem niż miałem, co jest moim błędem. No ale kurczę, nic mi nie jest, dostałem tylko w ucho, jak wspominałem, potrzebuję odpoczynku, bo nie byłem też sobą psychicznie przez to, ile teraz było walk, więc to była taka moja ostatnia walka, albo na zawsze, albo po prostu... chwilowo, aby odpocząć sobie. W sensie wiecie, żeby też nie było, że odbieram zwycięstwa Szelize, bo okej, trafił mnie, gratuluję. Nie zrobił mi żadnej krzywdy, pomimo że mnie trafił. No ale kurczę, chciałem walczyć dalej, nie?
to są friki, tym bardziej, że nie minęło 10 sekund ani nic i ja chciałem dalej walczyć, więc misterio nic nie było, nie słyszałem chwilowo na uchu, bo dostałem centralnie w ucho, a jak dostajesz w ucho, to ci błędnik szaleje, więc się po prostu przewróciłem, chciałem walczyć kurczę dalej, tym bardziej, że miałem fajny game plan, no i trudno no. Ale to pokazuje, żeby nie robić czegoś wbrew sobie. Ja czułem, że teraz nie chcę walczyć na 20, ale no po prośbie, grzecznie mówiąc, stwierdziłem, że zawalczę na 20. No i kurczę, nie robi się niczego na siłę, nie? Ja kasy nie potrzebuję jakby z walk, mam inne źródła dochodu, zrobiłem to na siłę. No trudno. Ważne, że zrobiłem chwilę rozrywki na innych programach i cieszę się z tego. Teraz wyjeżdżam za granicę robić swój projekt, taki jaki planowałem już w listopadzie, ale gala była przekładana, bo wtedy miałem odpocząć sobie, bo ja miałem w przeciągu 1,5 miesiąca 5 walk, a to jest ogromna ilość i nie czułem się dobrze już psychicznie, za dużo było tych bodźców, więc to też pewnie miało jakieś oddziaływanie na walkę, chociaż nie uważam, że powinna być ona przerwana, bo kurczę, nic mi nie jest, walka jest przerwana, jak coś komuś jest. Ja dostałem w ucho, chciałem wstać dalej. Szkoda, że to kurwa nie zgodzili się na te MMA, że nie zaufali mi, jak mówiłem, że serio trenowałem MMA przez 4 miesiące, aby go po prostu obalać. No trudno, będzie rewanż, mam nadzieję, w klatce rzymskiej, to wam wtedy pokażę to MMA. Teraz projekt odpoczynek i wracam. Może. Pamiętajcie też, że ja poszedłem w wymianę ciosów, a mógłbym podejść taktycznie, zmęczyć go, robić go po prostu na dystans, ale nie. Chciałem, żeby to też było fajna walka. No i uważam, że była, bo dużo osób jest szczęśliwych, że rzekomo coś mi się stało. Niech będą w tym przekonaniu, że bardzo przegrałem z gościem jedną ręką, chociaż wiecie, że nokautuje się jedną ręką, a nie dwoma rękoma. I tym bardziej to był początek, więc on się nie zdążył spompować, to nie był pełny dystans, że przegrałem. No ale okej, gratulacje dla Szeligi. I tyle, ja idę robić swój projekcik i wracam. Elo, wariaciki. Dzięki za tyle wiadomości. O, mi się woda zrobiła. Dzięki za tyle wiadomości. Chciałbym podpisywać wam wszystkim, ale niestety się nie da. Ponadrabiam to, jak tylko będę miał czas. Teraz szybko walenka i idę świętować. Dziękuję wam bardzo za całe wsparcie, bo gdyby nie wy, to by tego wszystkiego nie było. Pozdrawiam dla was. Tak jest! Wygrałem to! Wygrałem turniej! Mam 1,5 miliona, mam sygnet fejmu i nic, tylko się teraz cieszyć i bawić. Zabrali nam to kurwy jebane! Ja pierdolę, człowieku, kurwa, dominacja, szedł jak burza, kurwa. Tutaj była walka trochę wyrównana, ale nie ma chuja, kurwa, siemanko. To nie jest, kurwa, tak, jak tu, kurwa, zostało powiedziane. Jebać ten werdykt, kurwa. Dobra, mordeczki, kilka słów wyjaśnienia. No, generalnie było elegancko, Bania grała, nawet jak siadałem na dupę, to wstawałem. Nie było problemu z psychą, ta decyzja, że kończę, była przemyślana. Już długo o tym myślałem. Więc co, dziękuję wam wszystkim za te 6 lat. Było zajebiście, piękna przygoda. Fejmik, fejmik na zawsze w moim sercu. No i co, teraz pora skupić się na Nano Kebab. Zapraszam również wszystkich na zgarnij Audi.pl, bo już za tydzień losowanie, wielka loteria. Także kupujcie e-booki. I co, widzimy się w Nano Kebab w każdym dużym polskim mieście i tych małych. I tymi małymi też, no jakoś tak. Wielkie podziękowanie jeszcze dla Krystiana Matury, Szuliego, dla Bartka Florka, mojego ziomeczka od głowy. Dla wielu innych osób, bo przez te 6 lat poznałem masę osób, które prowadziły mi treningi. Teraz nie wymienię ich wszystkich, bo w ogóle o tym nie mam bani, ale dodam post i każdemu z osobna podziękuję. Przynajmniej postaram się. Także jeszcze raz dziękuję, że mnie wspieraliście. Tyle ode mnie.